każdy, kto zamierza budować prawdziwą siłę funkcjonalną przy pomocy TGU, czyli wstawania tureckiego, powinien najpierw doskonale opanować podstawy tego ćwiczenia. A podstawami w tym ćwiczeniu jest opanowanie wszystkich 7 ruchów szczątkowych w doskonałej linii ramienia względem podłoża. Ta linia zawsze powinna być ułożona pionowo względem podłoża, inaczej nie będziesz w stanie używać większych ciężarów, a co za tym idzie, nie będziesz w stanie budować prawdziwej, funkcjonalnej siły. Jeśli w swojej niedalekiej nawet przyszłości chcesz operować ciężarami takimi, jak za chwilę zobaczysz na tym filmiku, to musisz najpierw skupić się na perfekcyjnym wykonaniu wstawania tureckiego z butelką wody położoną na twojej pięści, bądź w prostszej wersji z butem. Opanuj podstawy, a potem bierz się ciężary. Powodzenia. Pięćdziesiąteczka. 51. Półtora. Cóż za zaskoczenie. Okej.